best remix. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jak widać jest GTA 5. No i od razu zastrzegam z góry, to jest materiał testowy. Kurde, no może was dziwić, że odcinek 239 bodajże, czy któryś, ja materiały testowe nagrywam, ale serio próbuję nagrywać teraz oddzielnie, w innym pliku mój komentarz i w innym pliku dźwięk z gry z obrazem od razu. I może to wyjdzie moim materiału na lepsze, bo będę mógł sobie odszumić swój własny głos. Może nawet basy delikatnie podbić albo coś w tym stylu. No i zobaczymy. I nie chcę bawić się w 20-30 minutowe materiały, kiedy testuję. No już tym bardziej nie chcę robić challenge, bo jeszcze kurczę nagram i biedny autor nie będzie mógł usłyszeć, jak krzyczę, kiedy mi się nie udaje, albo jak się cieszę, kiedy mi wyszło na samym końcu. No ale mogę zrobić coś innego, bo wklepałem kod na bańkę. Kod, który powinienem dostać z racji tego, że zrobiłem preorder na tą grę, ale tak jak mówiłem wcześniej, no nie zrobiłem tego preorderu. No ale to już tylko podziękować Black Games, że po prostu oni zrobili preordery i później sprzedawali je normalnie w sklepie. Więc uwaga, czy mój stan konta już się zwiększył? No to zaraz sprawdzimy. No tak, mamy prawie bańkę. 500 tysięcy odejmijcie sobie od tej kwoty, którą widzicie w prawym górnym narożniku i będziecie wiedzieli, ile ja uzbierałem sam. A w ogóle moment, ilu graczy? 22. To całkiem dużo. Nie, też w ogóle tak się zastanawiam, czemu mnie tutaj wywiało na samym początku. Na takie zadupie. No ale cóż. No dobra, no to co? Kupujemy kurde Entity, uwaga, internet. No to jest wiekopomna chwila. No mam nadzieję, że kurczę usłyszycie mój krzyk radości, że ten materiał wyjdzie, że test okaże się pomyślny. To znaczy, że jego skutek ostateczny, efekt. Moment, a może nie. Wow. No nie, no to tylko 100 tysięcy, a poza tym, jak teraz kupię Entity, to może mi jeszcze nawet na jakieś ulepszenie starczy. Kurde, Stingray. Znaczy nie Stingray, nie płaszczka, tylko Stinger GT. Kurczę, a jak to wyglądają stacy? Silnik 3 litry, moc 320 koni mechanicznych, maksymalna prędkość 282 km na godzinę. Dobra, a jak Entity? Kurczę, szkoda, że nie w tym samym miejscu pojawiła się ta strona. Ile? 4,5 litra, 800 koni mechanicznych. O kurczę, dobra. Nie, bierzemy to. W kolorze ekipy. Nie, sorry, ale choć nie, naprawdę, tak szczerze. Może później będę zmieniał, ale ten czerwony, no wygląda naprawdę dobrze. Z Ferrari F50 mi się kojarzy. Dobra, zamówmy. Uwaga, raz, dwa, trzy. Uhuhuhu! No nie no, w sumie jeszcze nie jestem właścicielem, więc nie wiem, po jaką cholerę się cieszę, bo trzeba zamówić go do Del Perro Heights, mieszkanie 20. Twoje zamówienie NTTXF niedługo zostanie dostarczone do twojego garażu. Dobra, no już teraz oficjalnie. Wreszcie jakaś super bryka. Jeszcze mam 142 tysiące, więc może nawet jakieś ulepszonko. Cholera, trzeba się szybko dostać do garażu. Albo po prostu pojeździć sobie chwileczkę, momencik i poczekać na wiadomość od Legendary Motorsport, że mój samochód został już dostarczony do garażu i wtedy mechanik przywiezie mi go. No szkoda, że on będzie pierwszą osobą, która będzie nim jechać, no ale cóż. No co jest, waka, no bez przesad... no waka. No kurde, co jest, czemu takie problemy? Nic z tego, nic z tego. Może przed turystami byłaś speszona, no rozumiem cię. Czasami może dopaść człowieka trema i może też dopaść, kurde, samochód. Ej, widzicie to, co tu się dzieje? Tuż nad nami. Ten latający bombowiec. Tytan. Kurde, no nie uchwyciłem go. Jedziemy za nim, ej. No, od razu tak mówię, zastrzegam, ten materiał będzie miał z 10 minut, więc coś, kurczę, się tutaj musi wydarzyć. Jeszcze oprócz tego, że kupiłem nowy samochód, kurde, no dobra. Tak to go kurde, nie dogonię. No co jest, ja rozumiem, że nie grałem z 3 tygodnie, albo nawet więcej. No Wiedźmina pierwszą część na kompie, ej, słuchajcie tego, na kompie odkurzałem, więc ej, naprawdę. Ale ja oprócz tego naprawdę chodzi o to, że po prostu nie miałem okazji, żeby nagrywać. Nie, bo zawsze się cieszę, kiedy mogę nagrywać, bo mam dla was naprawdę dużo rzeczy do nagrania. No kurczę, Dead Space 2 do dokończenia, ale też mam coś, na co czekam bardziej, bo kupiłem dodatki do Dark Souls 2.
wszystkie czy. Więc to też trzeba nagrać. No, wiem, że seria nie cieszyła się może jakimś super mega poparciem wśród was, no ale kilku wiernych fanów miała i właśnie w stosunku do nich jestem im winien po prostu te trzy dodatki. No w końcu obiecałem. Ledger Motorsport, tak jest, nowy Entity. Kurczę, już zgubiłem tego Tytana. Chyba że się gdzieś rozbił. No dobra, do mechanika. Gdzie były kontakty? Tu. Dobra. A w ogóle to właściwie... Chcę mam za radio ustawione teraz w tym momencie. A zresztą, czy to jest ważne? Mechanik. Ej, mamy gdzieś tutaj... Ej, chyba widzę ten samochód. On tam leci przecież sobie. Tak po prostu. A już myślałem, że go zgubiłem. Poproszę mojego nowego, nowiutkiego, czerwoniutkiego NTT XF. No wiem, że doradzaliście Zentorno czy inne samochody, no ale tak jak mówiłem, tym najlepiej mi się jeździ. Aha, to ja nie mogę mieć swojego pojazdu osobistego. No, sorry. Czyli trzeba się wagi pozbyć. Nie, z taki okrutny to ja nie będę. Trzeba po prostu dojechać do Del Ferro Heights. No dobra, no to jeszcze z usług mechanika nie będziemy na razie korzystać. Ale za to z GPS-u jak najbardziej, proszę bardzo. Ile? Gdzie to widać? Ojej, 5 km! No to chyba akurat dojedziemy i będzie koniec materiału, choć w sumie to by oznaczało, że w ciągu minuty muszę pokonywać minimum kilometr. Żeby w ogóle myśleć o tym, żeby ten materiał oscylował w granicach 10 minut. No, piechnik, nie wiem czy się uda. Chociaż czasami na szosach dobry z ciebie technik, piechnik. Ale nie, chyba to jest niemożliwe, jak tak będę potrącał wszystkich po drodze motocyklistów i rowerzystów. Choć no właściwie, jakieś rowerzystę mógłbym spotkać na tej trasie. Czy tu są góry, jakieś szlaki rowerowe na pewno też tu są. Kurczę, no chyba zaraz będę skracał drogę jadąc przez góry. Oj, chyba to był błąd, a może nie? Bo zaraz wrócimy? Tak jest, delikatnie na boczek jeszcze. Okej, dobra, nie będę objeżdżał tego dookoła, wjedziemy sobie tutaj. Bo tuż zaraz za pagórkiem, tuż za góreczką jest dróżka. Kurde, którą przelecę! No, ale jedziesz. Widzieliście tą krew? Po motocykliście? No ale świnia, no kurde, nie wytarł. Jak tak można? A gdzie są podstawowe zasady savoir-vivre'u? Że jak ktoś cię potrąca samochodem, to ścierasz własną krew z maski. No przecież, ej, narobiłeś bałaganu, to po sobie posprzątaj. Sorry. Bez przesady. Okej, ale kurczę, szczerze, nie wiem, czy to był dobry wybór, ale patrząc na miernik, 3 km i 220 metrów jedynie, ale stoi w miejscu. Nie wiedzieć czemu. Nie no, pewnie zaraz to się zmieni. Tak samo jak ja zmienię zaraz radio na... Dobra, zgadliście. Nie. Aż takich szybkich rytmów tam chyba nie ma. No ale jakby były, to by nawet ja bym tego nie usłyszał. Biedne wasze uszy, bo wy słyszycie dźwięki z gry o wiele lepiej niż ja. No ale też właśnie odnośnie tej kwestii, że nie mogę grać na słuchawkach. Naprawdę zacząłem poważnie rozważać możliwość jakiegoś zakupienia jakiegoś spitera, żeby po prostu jednak móc grać na słuchaweczkach. No ale co jest naprawdę milion kabli, a ja nie jestem specem od komputerów techniki podłączania. Lutownicy. No nie jestem po prostu wirtuozem lutownicy, no. Złota rączka ze mnie żadna. Tak właściwie. No, a tak myśl przemknęła przez moją mózgownicę. No kurde. Tamtą barierkę pewnie rozwalę, ale ławeczka już nie. Ej, no cholera, czemu nie ten fragment? A może to nawet i lepiej, bo chyba tam bym się wmontował na czyjąś posesję, z której nie mógłbym wyjechać. No ale gdzieś tutaj muszę odbić w lewo. No nie mogę robić kółeczek. Dobra, tutaj lecimy. Oj, bym mógł wyjechać później. No nie! Stąd raczej... Nie no, tu na pewno nie wyjadę, więc do widzenia, żegnaj wakko. Potrzebuję innego samochodu. No, Entity potrzebuje, jak najbardziej. Patrzcie ten parkour. Patrzcie tą równowagę. Jak on może tak stać? I w ogóle jak długo? Nie no, powiem wam szczerze, że może stać, kurczę, wieczność. Do momentu, aż się konsola sama nie wyłączy. Albo póki nie dojdzie do wojny nuklearnej i wyłączą prąd, wtedy konsola z wiadomych przyczyn nie będzie mogła działać.
Nie, no dobra, serio, potrzebuję jakiegoś autka, bo już 9 minuta 55 sekunda wedle moich obliczeń. Fajnie by było znaleźć już koło garażu. Nie, serio, what the hell? What the hell? Jest. Dobra, witam, dzień dobry. O! Pan w czarnych okularach. Żeby nie powiedzieć w czarnych barwach. Cholera, teraz policja, akurat teraz. No i czemu tu pojechałem? Przecież nie tu, nie tędy droga, piecho, nie tędy droga. Bo ja słyszę całkiem dobrą muzykę, ale niestety. Solwaksik. No i oczywiście policjant tu musi jechać, ale może. Jeżeli się pospieszę, to może uda się już zgubić pościg. Cholera, no nie! Ale czy policjant pojedzie za mną? Czy będzie na tyle hardkorowym oficerem policji? No nie! I kolejne auto skleszczyłem? Chyba tak, ale może. Uda się przeturlać jakoś? O, nieważne na którą ze stron. Nie, tak szczerze, dobra, tam, bo tam przejeżdżają inne samochody. Więc może lepiej. Hop, piękny parkour, Super Lamo, piękny parkour. Nie wybrzydzajmy, choć to bym wolał bardziej. No dobra, ale tutaj jedzie to samo, tylko że... Nie, kurczę, to nie jest to samo. No ale jeździ i to się liczy. Nie, bo naprawdę, do Del Perro Heights nie jest daleko, kochani, nie jest daleko. Jest tuż, tuż. A policjanci zostali na górze, nikt nie skakał. No naprawdę gratuluję im inteligencji. Też bym tak zrobił. Bo bym powiedział, sorry, za mało mi płacą. I ten koleś za mało zrobił. Kradzież samochodu nie jest warta mojego życia. No, ani trochę. No. Oni, ale dostaniesz bonus, 1000 zł. Mówię, 1000? Co ja mogę kupić za 1000 zł? Ale nie będę musiał płacić za szkody służbowego radiowozu. No nie, oczywiście, że nie. Choć w Polsce by musiał, oczywiście, no ale... Choć nie, jeżeli już się trzymamy złotówek, no to by było w Polsce. Bo kto by w Ameryce złotówkami płacił? Jakiś ponury żart. Kurde byłby. Ale dobra, tu jest już moje mieszkanko. O, ktoś sobie zostawił. Swój własny samochód. Nie, ja tylko do garażu. No kurde, ale wejdź. Ale po prostu do niego wejdź. Nie wjeżdżaj, wejdź. No, kurde, już myślałem, że to się nie uda. No ale dobra, wsiądziemy, odpalimy wakkę. W ogóle najpierw muszę podelektować się jej samym widokiem. O, ktoś opuścił grę. Ktoś nie lubi najwidoczniej. O, ktoś tam wyjeżdża. No jak to wygląda ładnie. Jak to ładnie wygląda. Kurczę, odżywają wspomnienia. Kurczę, gauntlecie, no. Może innym razem, ale tym czasem. Tymczasem Entity. Jak? Over co? Nie, sorry, bo troszeczkę daleko mam telewizor. Ta czcionka jest naprawdę mała. Nie widziałem. A kiedyś się zbliżej zobaczę. Ej, proszę, nie niszcz mi samochodu. Proszę, please. Ej, czy mnie chce jechać? Co jest grane? Co się kurde stało przez chwilę? Co to było? Nie, naprawdę, bo zacząłem się martwić, że 795 tysięcy wtopiłem i to maksymalnie. Nie wiem, najwidoczniej koleś mnie blokował, no ale dobra, tak wygląda. Oż! Dobra, tak wygląda z rozbitą maską. No ale też kurczę, Britney? No może nie. Może nie na tą okazję. Na tą okazję powinienem być Rock. I nie Rock Alone, Remigiusz Maciaszek. Nie. Choć w sumie, jakby w tym momencie ta kulminacyjna chwila pierwszego przejazdu Entity była uchwycona też na jego kanale, to uwierzcie, chyba licznych widzów jeszcze bardziej by mi się podbił niż ten 1040, jaki jest aktualnie. Nie, ale w ogóle można też zauważyć fakt. Dać wszem i wobec znać, że no tak, bardzo się cieszę z tego, że wreszcie przekroczyliśmy ten magiczny próg 1000 widzów. Cieszę się maksymalnie, bo szczerze wydaje mi się, że teraz w wyszukiwarce YouTube jestem troszeczkę wyżej, skoro przekroczyłem ten próg. Nie jest on wysoki, no ale kurczę, 1000? Lepiej niż 100, lepiej niż 900, lepiej niż 10. No i lepiej niż 4. Czyli to, co miałem w pierwszym tygodniu nagrywania w ogóle. Ale się cieszyłem wtedy. 4 osoby, kurczę, oglądają. Ale świetnie, no patrz, jeszcze wytrzymał od początku do końca. A wtedy materiały były mega turbo słabej jakości. Mikrofon, kurczę, też. Bo to był ten dołączony do słuchawek. Tak po prostu. Nie, ale dobra, kochani, zresztą już to jest materiał testowy, to ja w tym momencie kończę. No i podejdziemy sobie w następnym materiale do Los Santos Customs. Zobaczymy, czy jakieś upgrade'y. No przede wszystkim opony, to w pierwszej kolejności. No, a potem przejdziemy do challenge'y. Challenge z pociągiem. No, autor już pewnie wie, o co chodzi.
a później odkurzę te z poprzednich filmików i wpiszę sobie je na kartkę. No dobra, tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć. Ale po co bronią się żegnać? A w ogóle czemu jest strzelasz? Nie, to nie jest broń! To jest broń symboliczna, to jest środkowy palec, o shit, wybaczcie, to na samym końcu. Nie taki był mój zamiar. Dobra, pozdro, cześć.